Sytuacja w głowie się nie mieści. Facet lat 40 ma szerokie spodnie. Nosi się wygodnie, chociaż nie na chmurze. Nigdy w garniturze, nigdy w garniturze, nigdy w garniturze. Ale co, to mam wejść, usiąść i od razu nawijać, tak? Na pytania? A, wytniesz pytania. No tak, szkoła białostocka. No dobra, pytanie o to, czy jestem artystą, jest idiotycznym pytaniem, bo zapytać o to, nie wiem, tokarza, czy jest tokarzem, to jest jakiś absurd, tak? A z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że nim oczywiście nie jestem, skoro artystą jest Jan Peszek, skoro artystą jest Wojtek Wagleski, skoro artystą jest, nie wiem, Mateo Pospieszalski, Henryk Mikołaj Górecki, no był, ale niewątpliwie, no to ja się do tego słowa nie przypisuję, bo wtedy ma ono takie znaczenie, które mnie nie obejmuje. Ale jeśli, co jest jakoś w tym kraju, nie wiem dlaczego stało się, jeśli artystami są bracia Mroczkowie, jeśli artystką jest Katarzyna Cichopek, no bo aktorzy chyba są artystami, tak? A tych ludzi się nazywa aktorami, no to jestem mega kurwa zajebistym artystą. Ej, a co, ty wytniesz te pytania? No tak, to się kurwa nazywa Szkoła Białostocka, ale ktoś, kto to ogląda, myśli, że to ja jestem głupi. Chyba, że mówisz o tym, że mogę rozmawiać zupełnie normalnie ze swoim synem, że jeździmy razem na festiwale, że jak sądzę, przynajmniej na razie jest dobrym człowiekiem, to może jest dla mnie coś ważnego. Też nie użyłbym słowa sukces, że moja żona wytrzymała ze mną tyle lat. Jeszcze pewnie większy sukces to mój prywatny sukces, bo wytrzymałem ze sobą 45 lat. Nie wiem, komu jest potrzebna ta płyta. Tak naprawdę ta płyta, która miała być zrobiona 45 urodziny i to nie w prezencie dla mnie, a w prezencie właśnie dla tych wszystkich ludzi, z którymi kiedyś dane mi było tworzyć, którzy po prostu gdzieś tam byli dla mnie ważni, nawet jeśli byli ważni przez jeden dzień. Teraz dotknij, wyczuj, odkryj, sprawdź, bądź jak porażony.